Cześć, audycja Kadr Ci w oko. Dzisiaj odcinek 46. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Zatem minęły kolejne dwa tygodnie. I wyjątkowo nie mamy za dużo newsów. Jakoś podejrzane. Jakoś tak się nie zebrało tego szczególnie. Pewnie coś dużo przegapiliśmy, znając życie. Na bank. No ja nie powiem, oglądanie, prawda, dużej ilości seriali na raz powoduje, że jestem wyłączony z niektórych czynności. Do seriali myślę, że jeszcze wrócimy troszeczkę później. Dobrze. Natomiast takich większych informacji, które zostały ujawnione, no to co, oczywiście muszą być zapowiedzi, jak co odcineczek. Zaczniemy od grudniowych zapowiedzi wydawnictwa Egmont. Myślę, że Andrzej zacznie, ponieważ tutaj jest dużo więcej tytułów, które go interesują, a ja tylko tak sobie na szybko policzę. Chcesz powiedzieć, że nie ma tytułów, które cię interesują w grudniu? No, kilka jest i staram się na razie policzyć, ile tych tytułów zapowiedziano na grudzień, ale po prostu... Kumam, więc ja się za to zabieram w takim razie. Będziecie mogli kupić tak. Colto Maltese, Przygody Celtyckie, czyli to jest tom czwarty w cyklu. Sian, Korytarz Międzyczasu, Łagodne Świty, Aldaranna. To jest już tom trzeci. Będzie wznowienie Nocy Nieskończonych z Sandmana, czyli skończy się handlowanie na Allegro i dorabianie sobie wcześniejszą edycją. Drugi tom Księcia Nocy. Sherlock Holmes i Podróżnicy w Czasie się pojawią. Pojawi się Torgal w miękkiej i w twardej oprawce. To jest tom siódmy. Chris DeValna. Tak. Wraca coś, tutaj już dochodzimy do rzeczy, które mnie bardzo interesują. No. Czyli pierwszy, drugi, czwarty tom Blacksada. Znaczy to było wyjaśniane, czemu one są tak, czemu w takiej kolejności są wydane, więc tak się tylko... A możesz przypomnieć? Bo... No, gdybym pamiętał, to bym przypomniał. Znaczy na pewno było na festiwalu w Łodzi opowiedziane podczas tych zapowiedzi, dlaczego będzie właśnie tak to dziwnie wydane, aczkolwiek nie pamiętam. Niestety zasłaniam się niepamięcią w chwili obecnej. Niepamięcią. Dwa tomy Lucky Luke'a się pojawią, nowy tom. Przepraszam, jeśli chodzi o Blacksada, to zauważyłem niedawno na pewnej grupie komiksowej, internetowej, tam pewne... Nie powiem, że bóle dupki, bo raczej po prostu były... Co, też jest lewacki ten komiks? Nie, było omawiane, znaczy nie wiem, może jest, była omawiana zmiana tytułu drugiego tomu. A, Arktycznych. I gdzie przy pierwszym wydaniu ten tom się nazywał W śnieżnej bieli, coś takiego. Arctic Nation to jest oryginalny tytuł. Chyba dobra zmiana moim zdaniem. Znaczy wiesz, no komiks jest dalej dobry. No tak, jakkolwiek by się nie nazywał, ale Arctic Nation, no to W śnieżnej bieli, tak trochę szklana pułapka, nie? Trochę tak. Moim zdaniem fajna zmiana. Co tam dalej? Dobry dzień, szklana pułapka. Dwa tomy Lucky Luke'a, szósty tom Sisters, ostatni tom baśni Pożegnanie. To dla mnie też będzie pożegnanie z serią, którą zbieram od... Starych, bo od 2009. Ciekawe, ile jest osób w naszym kraju, które będą miały wszystkie 22 tomy baśni z pierwszego druku. Pewnie sporo, druku. A, z pierwszego druku. Pewnie sporo dalej. Okay. Jak się rozlatują, to jest to pierwszy druk, bo to... No. W DC Deluxe ukaże się Batman, Sędzia Dredd, Wszystkie spotkania. To też się zapowiada bardzo fajnie. Pominąłeś coś? Co pominąłem? A no tak, oczywiście, bo ja pomijam rzeczy, które sam chciałbym kupić najwidoczniej. Zbiorcze BBPO 1946-1948. I tutaj zaczynamy rzeczy, którymi ja się interesuję. 468 stron. Kurde, no 120 zł okładkowa, czyli poniżej stówki pewnie będzie gdzieś do dostania, ale kurde. Nieważne, tak, super cena. To fajnie, że się w końcu pojawia BBPO na polskim rynku znowu i mam nadzieję, że teraz już jest na to gotowy rynek. Tak jak mógłby być gotowy na Zbira, gdyby kiedyś wrócił. Tak, patrząc na te zapowiedzi, to chyba rynek jest gotowy już na wszystko praktycznie. No nie na krost, no, nic nie jest gotowe. Może jeszcze nie. Miss Marvel z Druzgotana, tom trzeci. Pojawi się Śmierć Wolverina. Ojej. Amazing Spider-Man, preludium do Spider-Versum. Anihilacja, to też pomijam. Daredevil Nieustraszony, no to jaranko. Punisher Max, to jaranko.
I teraz no i najważniejsza właśnie, rzecz. To jest w sumie ciekawe, tak, zanim przejdziemy do najważniejszej rzeczy. Mhm. Trzy tomy Marvel Classic. Prawdopodobnie wszystkie trzy nabędę, ale z dwóch się cieszę mega bardzo. Po co ci anihilacja? Żeby mieć komplet. Aha. Tak. Problemy pierwszego świata. Do tego też zresztą jeszcze dzisiaj wrócimy. Dobra. Najważniejsza rzecz ze wszystkich zapowiedzi. Życie i czasy Sknerusa McQuacha. Mhm. Wiwaty. Mhm. Słyszycie. Uhu. Dokładnie. Tłum skanduje. No to się jaramy, wiadomo, nikt nie musi mówić o tym. Będę sobie czytał i słuchał muzyki do Sknerusa na żywo. Znaczy nie na żywo, bo z płyty, ale jakby była na żywo, to też byś słuchał. Coś. No stary, jakby zorganizować takie, wiesz, spotkanie w Filharmonii, że przychodzisz sobie z komiksem i ci grają na żywo ścieżkę dźwiękową. Jak dobry to jest pomysł. Bardzo mi się podoba w tych zapowiedziach to, że na stronie Egmontu, na którą obaj patrzymy teraz, ta pierwsza kolumienka z lewej strony nazywa się Seria. Kaczki. I jest napisane Seria Kaczki, więc trzymam kciuki za to, żeby to była seria. Oby. Bo nieraz się zdarzało tak, że w kratce seria się pojawiało coś w stylu album bez serii albo bez cyklu, czy jakoś. No, czyli nie są to bezpodstawne założenia teraz w twoim przypadku. Oby. No teraz jakieś krapy, w sensie Harley Quinn, Nightwing, Batman Noc Ludzi Potworów, to jest podobno fajne, tak? No ja wiem. Ja z odrodzeniem mam tyle wspólnego, co dopiero przeczytałem. Czyli dwa komiksy. No ale Wonder Woman. Green Arrow faktycznie słaby? Sam? Green Arrow faktycznie ładny, słaby? Ładnie narysowany. Koniec. Okej, czyli jak Valerian w kinie. Trochę tak. Ale Wonder Woman akurat też jestem zainteresowany, bo Greg Ruka, więc zawsze spoko. Torgal, 40-lecie artbook. Który ma być bardzo mocno limitowany, prawda? Tak, ja pewnie też, tak. Też tak było w zapowiedzi, że to będzie bardzo mały nakład. Kajko, kosko, Terezoider, Mimilo. Tak jest. Jeżeli się dziwicie, co to jest, to my też jesteśmy zdziwieni. Najprawdopodobniej co, Kajko i kogoś po czesku, tak? Tylko czy to będzie na czeski rynek, czy to będzie po polsku dostępne? Pamiętasz, kiedyś Kajko i kogoś ukazywał się w Polsce w wersjach regionalnych. Bo była wersja śląska, była wersja bodajże góralska i kaszubska. No to czy to też pójdzie na polski rynek po czesku? Nie jestem do końca przekonany. O ile to oczywiście jest czeski, bo nie wiem, ale tak mi to brzmi. No i co jeszcze? I ostatnia pozycja w tych zapowiedziach to jest trzeci tom Mada, który... Mad ściąga serial. To jest chyba ta ciemna strona umowy z DC, że słuchajcie, możecie wydawać to i to i tamto, ale jeszcze puszczajcie Mada, bo w sumie tak. Znaczy tutaj się odwołuję do tego, że lektura pierwszego tomu, swoją drogą o pierwszym tomie było bodajże w pierwszym odcinku podcastu, o ile ten pierwszy tom był jeszcze spoko, to drugi tom to była katastrofa, a trzeci po wydaje się być równie dużą katastrofą, ale to nie wiem czy sprawdzę, być może sprawdzę. Ja jeszcze tylko od razu zrobię sprostowanie do Kajko Kajko Koso. Z pomocą przyszedł mi WAK, Wielkie Archiwum Komiksu. Jest to specjalna edycja w Esperanto. O kurczę. To fajnie. To w takim razie się jaram. Znasz Esperanto? Nie, ale to jest fajna rzecz. No nie, Esperanto w ogóle było szczytną ideą. Szkoda, że nie wypaliło, ale nie o tym mowa. Ale czy jest tam napisane na przykład, skąd się wziął pomysł na to? No właśnie nie widzę. Wiesz? Kurczę, Esperanto. No fajnie, to w takim razie jest to kolejna rzecz do sprawdzenia, chociażby z powodu tego, że nie miałem wielkiego... Ale esperantyści są też dość chyba żywym cały czas środowiskiem, jak na martwy język, więc wydaje mi się, że można to też sprzedać w wielu miejscach wtedy. Mhm. Znaczy ja nie miałem do czynienia z językiem esperanto właściwie wcale. Pamiętasz, jak za gówniaka czasem w telewizji były jeszcze takie rzeczy, które próbowały uczyć esperanto? To była moja ostatnia styczność z esperanto. Moja najprawdopodobniej też, ale kurczę, ciekawe, dobrze. I już
i ja się czegoś nauczyłem, bo byłem święcie przekonany po tytule, że to jakaś edycja czeska bądź słowacka, bądź coś w ten deseń, ale Esperanto brzmi spoko. Mhm. 25 zł. Czemu nie? No więc tych zapowiedzi, jak tutaj wymieniliśmy, łącznie jest prawie 30. Z czego są kaczki? 30. I co? Blacksad. Blacksad właśnie. No i ja bym do tego jeszcze dorzucił Batman Sędzia Dredd. No. Więc jest ten Daredevil, Punisher, Max, no kurczę, mega mocny miesiąc, nawet obawiam się, że mocniejszy od września. Bo we wrześniu na festiwalu w Łodzi tych premier od Egmontu też była cała masa. No było bardzo dużo. Ale tam, niech policzę to na szybko, Czarny Młot, dwie rzeczy z Odrodzenia. I drugi Bradl, dobra, no to cztery rzeczy, które nabyłem. Tutaj wydaje mi się, że może być więcej. Oczywiście, o ile portfel pozwoli, a portfel wciąż próbuje złapać oddech po Łodzi. Więc zobaczymy, jak to będzie, ale to nie są jedyne zapowiedzi, o których tak chciało się wspomnieć. Jeszcze tylko szybko wspomnimy o zapowiedziach wczorajszych i przedwczorajszych wydawnictwa Mucha Comics, które zapowiedziało na samą końcówkę października dwa komiksy. Jest to ostatni tom Alias oraz pierwszy tom The Weekend and the Divine. I tutaj się bardzo cieszę, że ten drugi komiks będzie w niezmienionym tytule. Podtytuł Wicked and the Divine brzmi Fandemoniu i jest to całkowicie logiczne przetłumaczenie tytułu oryginału, ale jaram się tą premierą, gdyż kolejna fajna rzecz z wydawnictwa Image pojawia się w Polsce. Aliasem w sumie też się jaram, ponieważ kolejna fajna rzecz z Marvela dobiega końca. No, jak najbardziej kolejne dwie fajne premiery od wydawnictwa Mucha Comics, które przyzwyczaiło do tego, że jak już coś wydają, to jest to naprawdę fajna rzecz. Natomiast taka zapowiedź od wydawnictwa JP Fantastica padła. Mianowicie w przyszłym roku wydawnictwo planuje wydanie artbooka. Tutaj już wspomnieliśmy o tym artbooku Storgala, który się ukaże w grudniu. Natomiast JP Fantastica też właśnie planuje wydanie artbooka i na stronie facebookowej można głosować na to, co to będzie. Oczywiście w chwili obecnej zdecydowanie prowadzi artbook Akiry Toriyamy z Dragon Ballem. Bardzo dobrze. I zapewne nie tylko. Natomiast no, kolejny taki, można powiedzieć, pozytywny trend, albo przynajmniej początek czegoś nowego na nowym rynku. Kolejnej gałęzi, nie? Która jest jednak częścią i tej całej otoczki komiksowej, nie? Mhm. I wydaje mi się, że to też pokazuje jakby rozwinięcie rynku na tyle, że no artbooki kupujesz tylko i wyłącznie po to, żeby je oglądać, nie? Mhm. No i czegoś się tam dowiedzieć, bo często są bardzo ciekawe przypisy. Natomiast tutaj wydaje mi się, że w końcu, rynek rozwinął się na tyle, że komiksy mogą być już traktowane przez większość odbiorców jak sztuka, bo wiadomo, czytelnicy komiksu, no, mam nadzieję, że traktują to jako formę sztuki, ale no to udowadnia dużo rzeczy, że w końcu jest na to popyt. Mhm. I tutaj jeszcze tak dopowiem, jeśli chodzi o artbook z wydawnictwa JP Fantastica, to głosowanie tutaj cały czas trwa, natomiast takie dane techniczne tegoż artbooka, który zostanie wydany, jeszcze nie wiadomo dokładnie, co to będzie. No i wydawnictwo napisało, że przewidywana cena to około 60 do 70 zł. Będzie to artbook limitowany, bardzo. I tutaj znowu to samo, co w przypadku Torgala. I będzie to określane na podstawie ilości preorderów. JP Fantastica nie boi się preorderów, bo jeszcze ich przynajmniej nigdy nie zawaliło. Natomiast nie zostało podane, do kiedy jest głosowanie. Ale warto się śpieszyć, jeżeli jesteście zainteresowani. Tutaj do wyboru jest Dragon Ball, Naruto, One Piece i... Co to jest? Aha, Death Note. To jest Death Note? No tak, no to ewidentnie jest Ryuk tam w tym tle. O, rzeczywiście. No ale w chwili obecnej wydaje się, ponad połowa głosów poszła na Dragon Balla, więc wydaje mi się, że mamy już zwycięzcę, zwłaszcza że w lutym startuje manga Dragon Ball. Ale tak, jeśli chcecie jeszcze... Chyba kwartalnikiem będzie, tak? Mhm, tak, zdaje się. Natomiast jeżeli jeszcze chcecie oddać głos, to macie czas, nie wiadomo do kiedy, więc lepiej się pośpieszyć. Natomiast pojawił się trailer Black Panthera. Ano.
I miałem sobie bilety na Tora kupić, stary, teraz mi się przypomniało. No fajnie, no, myślę, że jeszcze, nie wiem, ja uważam, że nie będą jakieś mega wielkie tłumy na premierze, pomimo tego, że... Nie, nie, tylko miałem obok kumpla sobie kupić, bo już kupił to. Aha, w takim, no, nie, takim to sensie. No to, no to żeś zawalił teraz problemy pierwszego świata. Natomiast trailer Black Panthera, kolejny już, bo to zdaje się drugi. I co sądzisz, widziałeś w ogóle? Widziałem, specjalnie super. Obejrzałem. Super, i co powiesz na jego temat? Bardzo mi się te stroje podobają. Ogólnie mi się podobał zwiastun. Mam nadzieję, że będzie dużo kopania się po ryjach, ponieważ nie oszukujmy się, że wymagam czegoś więcej od filmu Marvela niż kopania się po ryjach. No, może dobrego przeciwnika bym się spodziewał, ale to... No to właśnie. To chyba od Thora bardziej się spodziewam dobrego przeciwnika niż od Black Panthera. No podobał mi się. Wygląda fajnie, wygląda płynnie i bardzo mi się podoba... To, że Black Panthera nie gra biały gość, to na pewno jest duży plus, ale strasznie mi się podoba jego akcent. To już tam od poprzedniego filmu, w którym w sumie debiutował, natomiast ten jego taki afrykański akcent, powiedzmy, bardzo, bardzo fajnie uzupełnia postać moim zdaniem. Tak, fajnie to brzmi. No ja powiem, że po tym trailerze właśnie się nie nastawiam jakoś optymistycznie na przeciwnika w tym filmie, który prawdopodobnie będzie po prostu złym Black Pantherem. I kolejnym czarniejszą panterą, tak, będzie. I kolejnym były... To jest ten, który ma takie te cętki na ryju? Najprawdopodobniej tak. Kurczę, właśnie trudno było mi powiedzieć, kto jest tam przeciwnikiem do końca. To jest tak, że Black Panther będzie pierwszą taką ekranizacją, filmem z bohaterem Marvela. Który będzie czarny. Nie, chodzi mi o to, że to będzie pierwsza ekranizacja z bohaterem, którego przygód nie znam w ogóle praktycznie. I no, nie znam tego panteonu tych postaci, które się tam przewijają, bo na pewno tam już przez te wszystkie lata publikacji swoich przygód w Marvelu tam jakieś postacie się wyklarowały, tak, ale nie znam tego totalnie, nie znam żadnego komiksu z Black Pantherem. Może coś nadrobię, do premiery filmu jeszcze trochę czasu jest, ale wiesz, trailer oglądałem na zasadzie takiej, że czekałem, aż mnie trailer porwie, a nie, że wiesz, jarałem się, o tutaj ta postać, nie ma jakieś tam chociażby, wiesz, małe cameo, jak wszyscy, przepraszam za wyrażenie, się zesrali, gdy zobaczyli Spidermana w trailerze do Civil War. Tak tutaj, wiesz, nie miałem tego, że wiesz, ktoś się pojawiał, a ja już mokre gacie, po prostu oglądałem trailer, licząc na to, że mnie porwie, i wyglądało to faktycznie spoko. Wygląda to po prostu fajnie, też mam jakieś oczekiwania wobec tego filmu, aczkolwiek trochę się nie łudzę, że będzie to coś więcej niż typowy film Marvela. Aczkolwiek z nieskrywaną przyjemnością znowu sobie przeglądałem bóle dupki po trailerze, bo przecież jak można użyć, prawda, amerykańskiego rapu w filmie o nieistniejącym bohaterze z nieistniejącego afrykańskiego kraju, prawda? Nie wolno. No nie wolno, no nie, absolutnie nie wolno. Trzeba użyć muzyki ludowej z nieistniejącego kraju. Dokładnie tak. Logiczne, nie? Ja bym tak zrobił. No wiesz, no nie, 2/10 nie ogląda się. Mogli dać Skutera na przykład, ponieważ Skuter mógłby robić muzykę dla każdego kraju. Pewnie dla każdego kraju zrobiłby tą samą piosenkę. Troszkę. Tak, no ale wiesz, i tak trzeba szanować. Więc. Jak najbardziej. Jeśli chodzi jeszcze o trailery, to tam się pojawił też, zdaje się, drugi trailer Punishera od Netflixa. Tym razem już z datą premiery, listopadową. No i dalej jest spoko. Dalej jest dużo strzelania i fajnie to wygląda. Dalej John Bentrall jest dla mnie idealnym Punisherem. No świetnie wygląda. Chociaż cały czas Ray Stevenson w moim sercu, to był najgorszy film, jaki w ogóle mógł powstać z Punisherem, ale on po prostu był taką kupą mięśni, która idealnie mi pasowała na Punishera. Ach, chyba sobie odświeżę ten idiotyczny film. Ale Punisher miał pecha ogólnie do tej pory, nie? Ten film z Travoltą. No, z Dolphem Lundgrenem. Próbowali przynajmniej, wiesz, zrobić coś komiksowego mocno, ale nie wyszło. No, a film z Dolphem Lundgrenem mógł być dowolnym innym filmem z Dolphem Lundgrenem, tylko... Tak, to dokładnie. No, więc może tym razem ten Punisher wyjdzie dobrze. To jest taki promyczek nadziei, który, że Netflix da radę.
No, że znaczy tak. Najważniejsze, żeby wrócili do formy z Daredevil. Właśnie, że da radę wrócić do formy, że nie tak jak trailery na przykład Defendersów zwiastowały mi to, że mogę się troszeczkę nudzić podczas oglądania serialu, zwłaszcza gdy pojawiał się ten rant. No ale tak, trailery Punishera na razie bardzo, bardzo fajne. Więc oby to było dobre. W listopadzie się przekonamy na pewno. Mm-hmm. Na pewno też powiemy coś na ten temat. Wydaje mi się, że w przypadku Punishera, a właściwie tego podejścia Netflixowego do seriali opartych na Marvelu, największym plusem było, kiedy nie było uniwersum w nich. Kiedy, wiesz, mm-hmm. pojawiały się postacie, okej, fajnie, o, taki smaczek i tak dalej. Mm-hmm. Natomiast Daredevil i Jessica Jones, które są najlepszymi serialami na Netflixie z Marvela, moim zdaniem. Największym plusem chyba było to, że opowiadały swoją historię, a nie musiały się skupiać na tym, żeby wepchnąć tam jeszcze inne postaci. Mhm. Luke Cage też mi się na przykład podobał. Ale Luke Cage też tak naprawdę był o Luke'u Cage'u i jego problemach. A później już w Iron Fiście. Czy w Defendersach, jak wpychano coraz więcej, no w Defendersach to takie było założenie, więc ciężko, żeby było inaczej. Mm-hmm. Ale to już zaczęło się psuć. Gdyby każdy miał swoją historię do opowiedzenia, to byłoby spoko. Dobrze, natomiast jeszcze tak pozostając w klimatach serialowych, teraz będzie 3 minuty hejtu. Mianowicie nowy sezon się rozpoczął. Już ten taki jesienny sezon, nowe sezony poszczególnych seriali ruszają. Ruszyły seriale, którymi się mega jarałem w zeszłym roku. I Jezus Maria, żygać mi się chce już od oglądania tych rzeczy, a to dopiero 2 odcinki. I tutaj, no kiepskie to Riverdale. Tutaj przed nagraniem właśnie powiedzieliśmy, że no to, co się dzieje w drugim sezonie Riverdale, to jest po prostu tragedia, a dopiero 2 odcinki. I teraz będą leciały spoilery, więc jak coś, to przeskoczcie dalej. Ale po prostu ciąg scen, zwłaszcza z drugiego odcinka, to były takie po prostu trzaski w ryj i ja no nie wiem jakim cudem to mogło tak mocno polecieć w dół na przestrzeni dosłownie paru odcinków. Bo co my tam mamy? Mamy tam nowe, na przykład. W pierwszym sezonie była ta zagadka jednego morderstwa, która się ciągnęła przez cały sezon. W drugim sezonie mamy 2 odcinki, już 4 trupy, prawda? Czekaj, dobrze liczę? Nie, 3 trupy i jednego prawie trupa. Więc to już mamy zwiastun tego, że szykuje się krwawa łaźnia, która mnie w ogóle nie interesuje, bo o ile główny wątek pierwszego sezonu potrafił zainteresować, ale jednak w drugim sezonie mam to gdzieś. No, wiem, o co ci chodzi. Ten mm-hmm. wątek w pierwszym sezonie jednak był taki nastoletni, że to był problem na miarę nastolatków. To jest tak, jakby teraz jakby Tintin miał walczyć z inwazją obcych sam, albo miałby mm-hmm. być tajnym agentem i zabijać nazistów. To nie byłby Tintin już. Mm-hmm. I wydaje mi się, że tutaj trochę popłynęli z tym. Może to się dalej jakoś inaczej rozwinie. Natomiast w pierwszym sezonie Riverdale było to zabójstwo, ale oni wszyscy spędzali czas na takich rzeczach, na jakich spędzają uczniowie. Na uczeniu się, powiedzmy, na nieuczeniu się w większej mierze, na siedzeniu u popsa i tak dalej. I jakieś tam małe poszlaki wpadały, nie wiadomo, nie jak w Scooby-Doo, że szukali poszlak, a później się okazało, że to lokaj Jeremy zabił. Mhm. No szukali tego po prostu i kroczek po kroczku jakoś do tego dochodzili, fajnie się to śledziło. Natomiast teraz masz takie stężenie, jakby ktoś próbował wyciągnąć esencję z pierwszego sezonu i wcisnąć to wszystko w każdy 2 odcinek, odcinki. Dosłownie. No. Bo masz jakieś poczucie obowiązku, pilnowanie ojca Archiego przez Archiego, że nie śpi, później, że zaczyna jakiś koks w ogóle walić tak. Od Reggiego, tak? Tak. I tutaj właśnie o to chodzi, że w ciągu 42 minut odcinka mamy Archiego tak, najpierw pijącego kawę, później energetyki, później walącego koks, a na końcu kupującego broń od skauta, który się pojawił gdzieś tam, wiesz, na 5 sekund w pierwszym sezonie, no wiesz, bo oglądałeś na 3 sceny w pierwszym sezonie. No, był.
I tak. Był tam pokazany z bronią. No tak, tak, więc to jest logiczne, że on potrafi załatwić gnaty, nie? Dokładnie. Kolejna rzecz. Szkoda, że nie jest czarny, to już w ogóle wtedy by było... Tak, kolejna rzecz. Zmieniono aktora, który gra Reggie'ego ze względu na to, że aktor, który pojawił się w dwóch odcinkach pierwszego sezonu, nie miał czasu, więc zmieniono aktora, dano mu większą rolę i nagle Reggie z dupy handluje koksem na całe Riverdale. Bo tak, mamy akcję ratowania Popsa, gdzie przychodzi mama Betty, siedzi na dupie przez 40 minut i odkrywa, że Reggie handluje koksem, że węże przyszli tutaj robić jakiś rytuał, rytualne przejście na kolejną dzielnicę, odkrywa to, tamto, sramto, siedząc na dupie i patrząc w laptop. Kolejna rzecz, no Mus i jego dziewczyna. Mus się pojawił w pierwszym sezonie w jednym odcinku po to, żeby dostać w ryj, w drugim sezonie pojawia się po to, żeby zginąć. Jego dziewczyna, imię mi teraz uciekło, ona się pojawia po to, żeby w jednej scenie kupić koks od Reggie'ego i teraz wiemy, że Reggie handluje koksem, w drugiej scenie po to, żeby zginąć. I to nie, gdzie czytamy, czytaliśmy sporo komiksów Starciego i to są bardzo fajne postacie z dużym potencjałem, które można było trochę poprowadzić inaczej. Trzeba było zrobić bardziej naiwne Beverly Hills, a nie po prostu no teraz brakło mi tytułu. Krzyk mi się teraz tak zaczyna kojarzyć po prostu, że teraz będą lecieć w kolejny odcinek. Riverdale 13. Dokładnie. Mamy motyw rodziców Weroniki, gdzie w pierwszym sezonie matka Weroniki jest stylizowana na osobę, która jest tłamszona mężem i przestraszona nim i ogólnie podporządkowana mu z powodów strachu. Teraz wychodzi na to nagle, że ona, że no, są bardzo siebie warci i to tak bardzo nie pasuje do tego, co było w początkowych odcinkach. Ogólnie dużo rzeczy mi nie pasuje. No strasznie się zmienił ten serial. I Jughead, który teraz ma pomysły w stylu, jak będą przewozić mojego ojca, to go odbijemy. Dokładnie tak, przecież do więzienia można się włamać szybciej niż do liceum. Fajny tekst. No, no po prostu nie, te dwa odcinki to była trauma dla mnie. I no cóż, oby to się poprawiło, bo inaczej się z Riverdale pożegnam. Jeśli chodzi o inne seriale, na które chciałem jeszcze popłakać szybko, no to Legends of Tomorrow, które w drugim sezonie było takim przyjemnym, kampowym, głupim serialem, teraz jest nieprzyjemnym, kampowym, strasznie głupim serialem, gdzie po prostu wiesz, twórcy tego serialu uznali, ej słuchajcie, to nam dobrze wychodziło, tak w sumie przypadkiem, więc pójdźmy w tą stronę i teraz to co fajnie wychodzi, już nie wychodzi fajnie. Główny wątek sezonu jak na razie jest taki, że pojawiła się nowa organizacja pilnująca porządku w czasie. No i legendy są... Strażnicy czasu? Tak. Mają robota i małe dziecko z tego, z sierocińca. Nazywają się Biuro Czasu, żeby było śmieszniej. Ja. I zabrali tym głównym bohaterom ten ich statek do podróży w czasie i oni go odbili i teraz usiłują udowodnić, że są przydatni, po czym w dwóch odcinkach zachowują się jak dzieci we mgle i totalni debile. I ja już po tym drugim odcinku naprawdę kibicuję biuru czasu. Bardzo, bardzo im kibicuję, a chyba nie powinienem kibicować tym z założenia niedobrym, prawda? W Inhumans też kibicowałeś tam. A skoro już jesteśmy przy Inhumans, jeżeli pierwszy odcinek uważaliście za gówno, to dalej jest jeszcze gorzej. Ha, naprawdę, to, naprawdę. Teraz to mnie zaciekawiłeś, mogę z ciekawości sprawdzić. No to sprawdź, jak nie masz co robić z życiem, to sprawdź, ale naprawdę obejrzałem drugi odcinek, kawałek trzeciego i już mam absolutnie dość. Nie dam rady po prostu, no tak. Tak, no nawet zepsuli już Maximusa w trzecim odcinku, więc tam już nie ma absolutnie niczego do oglądania. Natomiast scenarzyści i reżyser kolejnego sezonu Flasha, nie wiem, z przedszkola chyba wyrwane te osoby są. Ale na takim dobrym poziomie, jak był na przykład X-Cop? Nie, na takim bardzo złym poziomie. Na przykład w drugim epizodzie obecnego sezonu Flasha chyba twórcy uznali, że będzie naprawdę zarobiście śmiesznie, jeżeli w usta każdej postaci włożą tak głupi tekst, że aż żenujący, bo chyba w założeniu miał być śmieszny, ale nie wyszło. No i w ten oto sposób każdy męski członek obsady w pewnym momencie brzmi tak, jakby usiadł jajami na minie i ta mina wybuchła. I to ma być śmieszne. Kobiety z kolei mają jakieś inne teksty, które są
Nie najlepsze. Nie najlepsze, delikatnie mówiąc. No i te też już po prostu, ręce opadają. A nowego Star Treka oglądasz? Tak, oglądam. I jak? No, na razie to jest akurat całkiem fajne. Mi się też podoba. Aczkolwiek nie jestem trekowcem. Trekim. No nie jestem, więc skoro już o tym wspomnieliśmy, to właśnie widziałem na internetach ten wielką dyskusję o Faka, który poleciał w jednym z odcinków, że przecież nigdy wcześniej w Star Treku nikt nigdy nie przeklnął. No i dla mnie właśnie z punktu widzenia osoby, która tak się średnio orientuje albo wręcz wcale, było. No i co? A dyskusja tam już w pewnym momencie urastała do naprawdę sporych rang. Więc no proszę, fandomy. O, to bardzo możliwe. Aczkolwiek, ale są klingońskie napisy. Tak, i mi się cały czas podoba. Mhm. Więc spoko, to akurat jest na plus. Mam obawy, że poniedziałkowe The Walking Dead będzie kolejnym strzałem w ryj, ale to już ósmy sezon regularnego strzelania w ryj, a ja dalej lecę. Dobrze, więc już kończę temat serialowy, ale jest źle. Na zawsze? Nie, no przynajmniej w tym odcinku jest źle. No jest źle. Ale obejrzyj Big Mouth'a na Netflixie, jest naprawdę zabawne. Myślę, że jak skrócę sobie listę oglądanych seriali, to się znajdzie czas. DuckTales jest spoko. To nie da się ukryć. Tak, ale jak już obiecałem, to kończymy wątek serialowy na przynajmniej ten odcinek. Przejdźmy do komiksików. Komiksiki zawsze spoko. Co zaczniemy wspólnie. Tak, co my tutaj mamy? Łódzka premiera Timofa. Tak jest, jedna z wielu łódzkich premier Timofa. I jest to... Sad Boy. Dokładnie tak. Berliaka. I to jest komiks, który zapowiadany był tytułem, źle to ująłem, chodzi o to, że hasło takie reklamowe główne tegoż komiksu to było, czy zbrodnia może być sztuką. I to jest jedno z dwóch głównych pytań zadawane przez ten komiks, ponieważ on opowiada o tytułowym Sad Boyu. To jest imigrant, który trafił do raju, do Norwegii, prawda? No i nie może się tam zbytnio przystosować do życia, aż właśnie pewnego dnia postanawia zostać artystą. To tak w ogromnym skrócie mówię, bo nie chcemy tutaj chyba za dużo powiedzieć na ten temat. No nie, to jest jeszcze zbyt świeże, żeby to spoilerować. Dokładnie tak. No i tutaj muszę się przyznać, że oczekiwania były dla mnie duże i częściowo zostały spełnione. No to chyba podobnie jak u mnie. Spodziewałem się chyba takiego przełomowego dzieła, takiego, które wiesz, zostawisz na półce jako jedno z tych, że ktoś cię spytał, a co to jest? Wiesz, ten komiks prawie zmienił moje życie. Mhm. Natomiast był po prostu ciekawą lekturą dla mnie. No ja to muszę powiedzieć, że dla mnie te, nazwijmy to, backstory wokół tego komiksu, które się zbudowało przez lata, to była ciekawsza rzecz niż sam komiks. Zresztą do komiksu zaraz jeszcze wrócę. Natomiast myślę, że nie każdy wie, o czym teraz powiedziałem, więc tak szybko dopowiem. Otóż Sad Boy to jest komiks Berliaka. Berliak jest Argentyńczykiem. I w 2015 roku ten twórca, on jest znany ze swoich takich dość bezkompromisowych poglądów i powiedzmy narwanego charakteru. On w 2015 roku umieścił w sieci artykuł, w którym opowiadał o pewnym wątku i tam związanym z mangami. No i tam w tym artykule pojawił się dość niefortunny zwrot dotyczący osób transpłciowych. Oczywiście wywiązała się ogromna gówno burza w komentarzach. Ach, jakżeby inaczej. Otóż to. I właśnie jedną z osób, która uczestniczyła w tej dyskusji, była Sara Horrocks. I to była, to jest transpłciowa autorka i recenzentka, która współpracuje między innymi z wydawnictwem Image. No i Berliak dość mocno ją tam zmieszał z błotem. Na tyle mocno, że gdy Sad Boy miał zostać opublikowany przez Drone and Quarterly w USA, no to przypomniano te teksty, którymi obrzucił wspomnianą panią i wydawnictwo wycofało się z publikacji tegoż komiksu. No i Sad Boy do dziś opowiada o tym, że no z tego powodu jego dzieło straciło ogromną szansę, nawet być może na Eisnera,
To jest jedna rzecz, która jest ciekawa w związku z tym komiksem. Druga rzecz natomiast jest taka, że Sadboy powstał w Berlinie i Berliak tworzył komiks przez 2 lata, żyjąc jako imigrant w Niemczech. I on tam nie miał paszportu, nie miał ubezpieczenia zdrowotnego, nie miał dostępu stałego do pieniędzy i po prostu żył jako taki typowy imigrant usiłujący się zasymilować ze społeczeństwem. No bo uważał, że jak ma napisać dobrze swoją opowieść, prawda, nie będąc w takiej sytuacji. No i myślę, że no chyba nie każdy twórca by się zdecydował na coś takiego. I właśnie już wracając do samego komiksu, gdy czytałem o tych wszystkich rzeczach, które były wokół powstania Sadboya, no to mi się fajniej czytało niż samego Sadboya. Z jakiego powodu? No z powodu takiego, że no tutaj jest poruszany wątek kryzysu uchodźców, czyli tematu bardzo na czasie w chwili obecnej w Europie, no ale no, nie opowiada to niczego nowego. Jeżeli się czytało dużo artykułów, czy książek, czy filmów poświęconych temu zagadnieniu, to w Sadboyu nie ma nic nowego na ten temat. Jest opinia, widziałem w wielu recenzjach, że stwierdzenia, że Sadboy, Berliak tutaj stara się być neutralny, ale moim zdaniem nie jest. I po prostu... Wydaje mi się, że to jeszcze coś, co pamiętam ze studiów nawet, jeśli tworzysz, korzystając z obserwacji uczestniczącej, jakby nie patrzeć, bo skoro żył jak emigrant, żeby pisać o emigrantach, to przesiąkasz trochę tym, co oni myślą. W sensie nie możesz być neutralny, całkowicie jeśli w czymś żyjesz. Bo się nie da, nie? Jeśli obserwujesz, ale nie uczestniczysz, to wydaje mi się, że trochę łatwiej jest zachować neutralność, niż jak uczestniczysz. No właśnie i to jest chyba to właśnie o co mi chodziło, jeśli chodzi o tą neutralność, bo faktycznie jest tutaj opowieść z dwóch stron pokazana, bo jest z jednej strony mamy historię Sadboya z jego punktu widzenia, z drugiej strony mamy tą pracownicę opieki społecznej, która się nim opiekuje, przynajmniej stara się, i to też jest bardzo ważny wątek tego komiksu. Więc tu mamy takie spojrzenie dwubiegunowe na daną kwestię, ale mimo wszystko jednak jestem zdania, że ta neutralność próbuje być Berliak neutralny, ale mu to nie do końca wychodzi i wychodzą te jego prywatne opinie. Nie mam z tym żadnego problemu. Jak niektórzy, z tym, że artysta może mieć jakieś własne przekonania? Tak, tak. Ja właśnie nie mam z tym żadnego problemu. Ja wręcz jestem ciekaw tego, co dana osoba ma do powiedzenia. Jeżeli mnie to nie uraża, to nie widzę z tym. No, tylko że żyjemy w czasach, gdzie każdego uraża wszystko. No i po prostu tak, no czytało mi się fajnie ten komiks, jak najbardziej. No ale dużo ciekawszym dla mnie wątkiem jednak było to ta kwestia sztuki. Przepraszam, bo o ile w kwestii kryzysu uchodźców i tych wszystkich imigranckich rzeczy, tutaj Sadboy mnie nie zaskoczył, nie przekazał nic nowego, jakiegoś świeżego, mega fajnego spojrzenia. Tak już właśnie kwestia tego, czy zbrodnia może być sztuką i próby odpowiedzi na to pytanie, to była dla mnie ta ciekawsza część komiksu. I gdyby większy nacisk był właśnie na to postawiony, to pewnie by mi się podobało bardziej, bo nie mówię, że Sadboy był zły z jakiegoś powodu, tylko że mógłby być fajniejszy, dużo bardziej, bo to jest dobry komiks, tylko no nie jest jakiś, nie jest arcydziełem dla mnie. Nie wiem, jak ty na to spoglądasz? No, tak jak wspomniałem na początku, warto było przeczytać, ale raczej nie będę wracał do lektury. Natomiast spotkałem się z różnymi negatywnymi recenzjami tego komiksu i nie do końca się z nimi zgadzam. W sensie nie uważam, że jest to jakiś miałki komiks, który nic nie wprowadza. Rysunkowo, bo o rysunkach warto też wspomnieć. Podoba mi się projektowanie twarzy, że nie są takie stricte mangowe, jak ja bym dużo mang czytał, jak z takimi najpopularniejszymi mangami. Kojarzą mi się trochę z takim stylem rysowania twarzy, jak Osamu Tezuka rysował. Tak,
wyjąłeś mi to z ust, że tak to ujmę, ponieważ właśnie też, gdy przeglądałem sobie ten komiks, to warstwa graficzna, no, która mocno nawiązuje do mangi, najmocniej mi się kojarzyło właśnie z dorobkiem Tezuki, aczkolwiek tutaj też w internecie można przeczytać o wielu innych nazwiskach, które kompletnie nic mi nie mówią, przepraszam, japońskich twórców oczywiście, którymi się Berliak inspirował. Natomiast tego Tezukę, no, widzę dość wyraźnie, jeśli chodzi o rysunki, bardzo fajna taka dość oryginalna rzecz, aczkolwiek sądzę, że jak to zwykle bywa, no, nie każdemu się spodoba ta umownie, nazwijmy to, prostota tych rysunków, bo faktycznie one są pomysłowe, tylko tak na pierwszy rzut oka się wydają takie momentami niedbałe, tak bez szczegółów, ale to trzeba się wpatrzeć w to i na pewno dużo fajnych rzeczy tam w tle się przyuważy. No co, tak podsumowując, Sad Boy bardzo, bardzo fajny komiks, aczkolwiek mógłby być fajniejszy. Jeszcze tak szybko dane. 7 na 10, jeśli miałbym wystawiać ocenę. Aha, no ja się już w oceny liczbowe staram nie bawić, więc się nie wypowiem na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o cyferki, to 49 zł jest na okładce i jest to fajna cena za tak wydany komiks. Jest miękka oprawa, stron około 150. Warto, fajna rzecz i warto sprawdzić i wyrobić sobie samemu zdanie na ten temat. Na mi się niekoniecznie sugerujcie, bo to jest chyba taki komiks, myślę, że przyznasz mi rację, który jest łatwo zapalająco konfliktogenny. Bardzo ładne określenie. Wcale nie skomplikowane i nie przydługie. Dokładnie. Ale tak, zgadzam się z tobą, ponieważ opowiada o czymś, co jest obecnie... Nie chcę aktualne. Użyć słowa problem. Aktualne. Co jest aktualne i co nie schodzi jakby z nagłówków mediowych. Dlatego wydaje mi się, że jest czymś, co może bardzo poróżnić wiele osób. I tym optymistycznym akcentem przechodzimy dalej. Przechodzimy do innego komiksu z wydawnictwa Timow i również premiery z festiwalu. Nie, przepraszam, ja się tak trochę śmieję, bo na 5 komiksów, które dzisiaj mamy, wszystkie 5 jest z festiwalu Złodzi, więc to jest trzeci odcinek z rzędu, w którym nie mamy nic poza rzeczami z festiwalu Złodzi. Co zrobić? No nic nie zrobić. Jeszcze będzie czwarty zapewne. Znając życie, tak. Mhm. Ziemia swoich synów. Jeepiego. I jest to komiks wspaniały. Oprócz tego, że okładka mi się strasznie podoba i ten, powiedzmy, rysunek, który jest z przodu, pojawia się w samym komiksie kilka razy. Raz jako studnia widziana od wewnątrz, a raz jako księżyc. Więc to też tak fajnie, bardzo mi się to podobało. Styl rysunków mi się bardzo, bardzo spodobał. Ale sama historia bije wszystko inne na głowę. To jest takie post-apo na... Jak sobie nie zdajesz, że chciałeś tak, jak sobie nie zdajecie sprawy, że chcieliście takie post-apo, to po lekturze tego będziecie sobie zdawać sprawę, że to jest to, czego chcieliście. Nie ma tutaj jakichś ryczących samochodów, nie wiadomo czego, Mad Maxa, pomimo całego mojego szacunku do tej serii. Natomiast mamy historię o ojcu i jego dwójce dzieci i o świecie, o którym specjalnie nic nie wiemy. I o tym ojcu w sumie też nic nie wiemy. O tych dzieciakach też później się okazuje, że niewiele wiemy. Wszystko się kręci wokół tego, że jest świat po zagładzie. Podobno nie ma już innych ludzi. Osoby, które się znajduje martwe, to nie można z nimi nic robić. Nie można zabierać ich rzeczy, nie można ich zjeść i tak dalej, ponieważ są zatrute. I wszystko dzieje się na terenie takiego wielkiego jeziora. I ojciec tych dzieciaków często coś zapisuje w notesie i jest bardzo, bardzo surowy wobec swoich synów. Później w wyniku różnych tam rzeczy, których nie będę spoilerował, bo cały komiks bym wam zepsuł, dzieciaki wchodzą w posiadanie notesu, ale nie potrafią czytać. I szukanie osób, które potrafią czytać, też jest dość problematyczne. Nie ma tych ludzi wiele, samych postaci nie ma wiele. Ale ta brutalność tego świata wcale nie wymaga od tworzenia scenografii, gdzie będą jakieś właśnie pioruny,
kolce wystające z ziemi i tak dalej, i tak dalej. Sama brutalność samotności, która się tutaj pojawia, tej pustki wokół, jest moim zdaniem wystarczająca. Jest to wspaniały komiks, bardzo mądry komiks z pięknym zakończeniem i ja go wam serdecznie polecam. Jeden z twoich faworytów tegorocznych? Tak, powiem ci, że to był w ogóle wspaniały tydzień, kiedy czytałem te komiksy, bo pożyczyłem od ciebie śmieci i mnie rozwaliły, a zaraz później sobie dwa razy przeczytałem ten komiks już w ciągu jednego tygodnia. No to faktycznie musi ci się bardzo podobać. Dokładnie. Jest przepiękny i faktycznie jeden z moich faworytów na najlepszy komiks, który czytałem w tym roku. No, jak przyjdzie grudzień, czas podsumowań, to będzie ciężko, podejrzewam. No, Znaczy będę musiał w ogóle przejrzeć, co ja przeczytałem w tym roku, bo się trochę już tego nazbierało. Mm-hmm. Powinienem już to wcześniej zrobić, bo później w grudniu mi to 2 dni zajmie. No ale... I co do warstwy graficznej, jest... Dużo dziubania tutaj widzę. Ja to tak nazywam, jak jest tak dużo takich małych kreseczek. Tak. Faktycznie jest dużo małych kreseczek. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze są twarze tutaj. I fakt tych takich małych oczu, właściwie wykropkowanych oczu u wszystkich postaci, sprawia, że wszystkie emocje muszą być przekazywane brwiami i ustami. I to też bardzo, bardzo fajnie buduje klimat. Trochę mi się to kojarzyło właśnie z takim trochę życiem w ciemności, z takimi ludźmi kretami, można powiedzieć, którzy, wiesz, nie do końca wszystko widzą. Przepiękny komiks i stworzone te postacie, ta dwójka braci, która jest, to jak się fabuła rozwija, no naprawdę bardzo, bardzo mocna rzecz i wybitna, nie będę się bał użyć tego słowa. Aha. Polecam wam wszystkim, zwłaszcza, że jest też pięknie wydana. No właśnie. To jest komiks, który nawet jak czytałem, będąc u moich rodziców sobie, to aż pytali, co jest tak ładnie wydane. Ja mówię, komiks? Piękny. Nie. Nie, akurat wiesz, to na szczęście otwartość umysłu, nie ma problemu, że komiks może być sztuką. Już się pogodzili. A raczej nauczyli. Mhm. No, ale piękna rzecz. Zresztą pożyczysz go, więc... Tak jest. Mam nadzieję, że tobie też się będzie podobało. Więc jeszcze szybko, twarda okładka, ładny faktycznie komiks, cena okładkowa. Nie wiem, jaki to jest format. No a tam format, nieważne. Jest wystarczająco wygodny, żeby go trzymać w ręce i da się go otworzyć, żeby przeczytać. Tak, i nie jest na tyle ciężki, żeby spadł ci na twarz, gdy czytasz, będąc na, nie wiem, plecach. No, problemy pierwszego świata znowu się włączyły, ale tak, cena okładkowa 75 zł. Andrzej poleca. Tak, bardzo. Ja jeszcze nie wiem, ale wstępnie też polecam. Ale to ja jeszcze nawiążę do ostatniego odcinka śmieci, też polecam, bo mnie rozwaliły. Wspaniały komiks. Oby więcej takich na naszym rynku. No, kto by się spodziewał, prawda? Natomiast... Chociaż jest lewacki z tego, co słyszałem. No, wiadomo, dlatego nam się tak bardzo podoba. Natomiast dawno nie było czegoś super bohaterskiego u nas w podcaście. Całe 2 odcinki, jeśli chodzi o komiksy. I dlatego trzeba to zmienić. Koniecznie statystyki słuchalności lecą teraz w górę, bo powiedziałem super bohater. A tutaj tak. To smutne, bo to prawda. Tak, a tutaj taki bardzo nietypowy przykład, ponieważ mam w rękach czarnego młota. Czarny młot, tą pierwszy, tajna geneza. I to jest super hero, które dekonstruuje super hero i takie super hero uwielbiam w chwili obecnej najbardziej. Komiks dekonstruujący mit superbohatera, no to nie jest nic nowego. Najsłynniejszym przykładem tego nurtu, nazwijmy, są Strażnicy. Są dzieła Franka Millera z Powrotem Mrocznego Rycerza na czele, ale ten nurt cały czas gdzieś tam się pojawia. Chociażby niedawno bardzo mi się spodobał komiks wydany oczywiście przez wydawnictwo Image Comics, który się nazywał Cole. Z kropeczkami między każdą literką, gdyż opowiadał o takiej organizacji bardzo biurokratycznej, która zrzesza superbohaterów i było to takie korpo strażnicy, tak bym to nazwał i bardzo, bardzo mi się to podobało. Natomiast Czarny Młot opowiada o grupie bohaterów, takiej podejrzanie
znajomej grupie bohaterów, ponieważ każda z tych postaci jest taką fajną, zabawną kalką, tudzież ukłonem w stronę postaci ze złotej, srebrnej ery komiksu. I tutaj jedna z postaci jest bardzo mocno inspirowana Kapitanem Ameryką, inna z postaci z kolei bardzo przypomina taki miks dwóch Strange'ów, czyli Adama Strange'a z DC i Doktora Strange'a z Marvela. Mamy ciekawą wariację Shazama w wersji żeńskiej, mamy ciekawą wariację marsjańskiego łowcy ludzi, więc to jest takie już fajne puszczenie oka w stronę czytelników. No to mi bardzo, przepraszam, że ci się wtrącę, to mi przypomina, jak kiedyś mieliśmy okazję rozmawiać mailowo z Jeffem Lemirem w czasach, jak miał przyjechać na komiksową Warszawę, ale tam różne rzeczy się podziały, nieważne. A był wtedy wulkan w Islandii. Tak, tak, wulkan w Islandii, 10 kwietnia, jakieś różne dziwne rzeczy. Pytaliśmy go wtedy o czasy komiksowe, w których by się najbardziej odnalazł. I o to, czy są jakieś postaci, które chciałby tworzyć. I on wtedy właśnie wspominał, że wielkim sentymentem darzy lata 70., lata 80. i taki najlepszy okres Phantom Strangera i właśnie różnych dziwnych kosmicznych podróży i tak dalej. I kiedy Descender jest bardzo współczesnym science fiction, to z tego, co opowiadasz o Czarnym Młocie, którego jeszcze nie czytałem, znaczy znam jeden zeszyt, bo tam w cyfrówce sobie kiedyś kupiłem, To trochę dla mnie było czuć klimat właśnie takiego i Adam Strange jest chyba najlepszym przedstawieniem tego klimatu kosmonautów w szklanych, okrągłych akwariach na głowie. Czyli myślisz, że to jest to, co zawsze chciał zrobić? No myślę, że to jest najbliżej tego, co zawsze chciał zrobić. Tutaj teraz tak otworzyłem, to jest bodajże ostatni rozdział tegoż komiksu, tego pierwszego tomu. I mamy tutaj postać, która wita czytelnika w chacie grozy, wcale nie House of Mystery, prawda? Gdzie tam parę stron później mamy taką wariację z kolei Swamp Thinga, więc tutaj bardzo, bardzo dużo jest do odnalezienia tych rzeczy. Natomiast o czym jest Czarny Młot? Czarny Młot opowiada o grupie bohaterów, która podczas walki z wielkim zagrożeniem trafiła do alternatywnego świata, bo każdy superbohater musi mieć podróż do innego świata na rozkładówce. No inaczej się nie liczy. No dokładnie, tylko że tutaj jest problem taki, że nie mogą wrócić do domu i trwa ta sytuacja już od dłuższego czasu, już od lat. Oni są uwięzieni w alternatywnym świecie w takim małym, typowo amerykańskim miasteczku, czyli jest dużo takich, nazwijmy to, redneków, jest mała społeczność, dość ograniczona. Oni tego miasteczka nie mogą opuścić, bo pewne pole siłowe ich tam trzyma. No i o czym jest ten komiks? Jeśli myślicie o tym, że o powrocie do domu, to właśnie się mylicie, ponieważ Jeff Lemire rzuca nas już w wydarzenia w momencie, w którym oni są praktycznie pogodzeni z tym, że nie opuszczą tego miejsca. No i próbują po prostu być ludźmi. I o tym jest właśnie główna część fabuły tegoż komiksu. Ona opowiada o superherosach, którzy nie mogą się pogodzić z tym, że już nie są superherosami. No i dla mnie to jest mega fajna właśnie kolejna taka dekonstrukcja mitu superbohaterów, bo widzimy tutaj kilka głównych postaci, które zupełnie różnie radzą sobie z tym, że po prostu muszą być normalni. Jednej osobie to pasuje, inna osoba właśnie dla innej to jest dramat. Ktoś próbuje się przystosować, ale niekoniecznie to wychodzi. I w pewnym momencie łapiemy się na tym, że pomimo tego, iż oglądamy, czytamy komiks o właśnie takiej grupie osób niezwykłych, obdarzonych niezwykłymi zdolnościami, to najbardziej nas interesuje właśnie ten normalny aspekt ich życia. Chociaż tutaj też normalność momentami jest taka naciągana do różnych dziwnych rzeczy, no ale właśnie to też jest taki mit superbohaterski, że superbohaterowie tam do końca nie są normalni pod pewnymi względami, że Jeff Lemire sięga po to, trochę wykręca, trochę tam naciąga, ale jako całość czyta się to naprawdę rewelacyjnie i fajnie mi się to po prostu fajnie mi się ten komiks śledziło, bardzo szybko się zaangażowałem w te postacie. Natomiast jeśli chodzi
No Jeff Lemire generalnie jest twórcą, którego bardzo lubię, zarówno jako scenarzystę, jak i rysownika, więc tutaj troszeczkę jestem dość mocno nieobiektywny, ponieważ generalnie łykam jego komiksy bardzo pozytywnie, chyba tylko ta Plutonia mi się tak nie podobała. No ale to jest jeden chyba z niewielu scenarzysto-rysowników, który się jeszcze tak nie wypalił przy takiej ilości rzeczy, które trzaska. Dokładnie. Natomiast chciałem powiedzieć o warstwie graficznej. I tutaj, jeśli możesz mi oddać na momencik, ponieważ rysownikiem jest Dean Ormston. To jest rysownik, którego poznałem przy okazji Czarnego Młota. Natomiast kolorystą Dave Stewart, no legenda, Hellboye chociażby i cała masa komiksów z jego kolorami, no to myślę, że wszyscy znamy. Nawet parę okładek zrobił do serii. Nie? Tak, myślę, że wszyscy znamy jego twórczość. No i jeżeli tutaj tak troszeczkę to rozwinę, duet rysownik-kolorysta powinien działać na zasadzie takiej, przynajmniej dla mnie, na zasadzie takiej równości, że kolorysta nie tłamsi rysownika, rysownik nie dominuje kolorysty, także po prostu kiedy ich współpraca idealnie się układa, to jest dla mnie sytuacja taka idealna. Jak Allred i jego żona. Na przykład. Bardzo nie lubię właśnie takiej sytuacji, gdy kolorysta próbuje przykryć tego rysownika na zasadzie takiej, że przeglądasz komiks i widzisz po prostu, że ten kolorysta tam naprawdę czarował, a rysownik w sumie się nie postarał. I to nie jest jakoś szczególnie fajne, ale tak samo też nie lubię sytuacji, w której wiesz, są fajne rysunki, a kolory pod kolorami mógłby się podpisać ktokolwiek, bo po prostu poleciał jakimś szybkim Photoshopem, pyk, no i jest zrobione. Tego też bardzo nie lubię. Tutaj w przypadku Czarnego Młota niestety muszę powiedzieć, że dla mnie Dave Stewart, on kompletnie zdominował rysownika i o ile kolory w tym komiksie nie mogę w ogóle narzekać, bo są genialne dla mnie, ta szarość, ta codzienność, prawda, takiej monotonia tego małomiasteczkowego życia, w którym nic się nie dzieje, no Dave Stewart bardzo fajnie to podkreślił. No tylko właśnie chodzi o to, że o ile rysownik nie jest złym artystą, bo on całkiem fajnie rysuje, to niestety został kompletnie tutaj zdominowany przez Stewarta i dlatego no dla mnie warstwa graficzna no nie przekonała mnie do końca, bo jednak lubię sytuację, w której rysownik z kolorystą się powiedzmy laurami są w stanie podzielić, a tutaj tego tak nie czułem, bo rysownik ma fajny styl, i to momentami widać, no ale właśnie Stewart go mocno zdominował, co nie zmienia faktu, że nie ma to aż tak dużego wpływu na fabułę komiksu, a dla mnie Czarny Młot stoi przede wszystkim właśnie fajną fabułą, taką mocno osadzoną w małomiasteczkowych realiach Stanów. Jestem ciekaw tego, co będzie w kolejnych tomach, ponieważ zakończenie pierwszego tomu jest takie dość fajne. Tutaj też warto wspomnieć, że oczywiście jest wątek tej głównej ziemi, z której zniknęli ci superbohaterowie, więc jest to opowieść wielowątkowa, ona się nie skupia tylko i wyłącznie na tym takim powiedzmy farmerskim życiu, ale jest tego tutaj całkiem sporo, z tych wątków są fajne postacie, świetne kolory, rysownik mam nadzieję, że w kolejnych tomach będzie bardziej wyrazisty. Więc kolejna fajna rzecz w ofercie wydawnictwa Egmont, jak najbardziej polecam. Jeszcze tylko szybko sprawdzę, tak, cena okładkowa 49,99. W tej cenie bardzo fajny komiks, miękka okładka, jak najbardziej polecam. I teraz uwaga, przejdziemy do premiery z Łodzi. Nie. Drugi tom antologii relaksu. Właściwie relaks, antologia opowieści rysunkowych. Drugi tom, wydana w pięknej, twardej oprawie, która w dotyku jest nawet taka inna, nie? Jest taka godniejsza. Fancy. Trochę jak okładki gier planszowych, nie? Czasem mają taką fakturę, ale nie o tym. Mowa. W tej antologii znajdziemy 19 historii. Wszystkie są pięknie opisane, łącznie z twórcami, tytułem. Bardzo mi się też podoba, że w momencie, kiedy czytamy sobie historię, na górze mamy opisane scenarzystę rysownika i tytuł historii i to się ciągnie przez całe wydanie.
taki Bayer. Znaczy Bayer, złe słowo. Fajne ułatwienie wielu rzeczy. Ten jest też ten kolorowy pasek, prawda? Tak, tak, tak. Ponieważ każda historia różni się kolorem. Przez co też jest łatwo znaleźć, jeśli chcemy wrócić akurat do którejś konkretnej. Z przodu mamy spis treści i mamy ponumerowane strony. Tak. Ale jeśli nie znacie cyferek, to... jeśli nie znacie cyferek, to może być problem. Jak można, Krzysiek, nie znać cyferek? Jeśli nie znacie cyferek, to kolorowe paski wam to ułatwią. No, no dobra. A jak ktoś nie zna cyferek, jest daltonistą? No to już ma problem. To pewnie też nie umie czytać. No ale wracam. To może obrazki oglądać. I zazdroszczę osobom chyba, które dorastały na relaksie. Ja tam znałem jakieś pojedyncze numery, zresztą pamiętasz stary... Teraz ciężko jest mówić o starym dworcu w Katowicach, bo jak mówisz stary dworzec w Katowicach, to myślisz o tym najstarszym. Starą wersję obecnego dworca w Katowicach, to pamiętasz przed jakąkolwiek wycieczką pociągiem, to zawsze tam było to takie stoisko z tanimi, z tanią prasą i tak dalej. Tam relaksy można było wyciągnąć za jakieś 2 złote, 3 złote. No ja pamiętam, jak po prostu robiłem raz w miesiącu podróże tam specjalnie tylko po to, żeby przejść po tych stoiskach i poszukać starych semików, właśnie tudzież innych starych. Ty chyba tam Zabójczy Żart kupiłeś, nie? Tak, za 2 złote. To były piękne czasy. Tak, to były piękne czasy. No, ale stamtąd znałem relaksy, natomiast no, w żadnym wypadku mój rocznik nie jest osobą, która wyrosła całkowicie na relaksach, jak się ukazywały. I trochę, znaczy, czy trochę żałuję, to musiały być świetne czasy, kiedy się rodził taki polski komiks. I życie w tym... oczekiwanie na to, kiedy wyjdą te kolejne numery, musiało być czymś niesamowitym. Może produkt był czymś takim dla mnie? W sumie no, tak. Tak, tak, produkt był. Produkt był wybitny. No. Więc ten klimat w późniejszych czasach trochę wydaje mi się, że mogę kojarzyć. Natomiast te historie, które tworzył Relax, bardzo mi się podobają, znaczy, które ukazywały się w Relaxie, czy zresztą w tym drugim tomu antologii, bardzo mi się podoba ich różnorodność, bo mamy i trochę łatwiejsze historie, powiedzmy skierowane, no, nie chcę mówić dla młodszego czytelnika, ale nie jakoś bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o ich brutalność, niebrutalność czy skomplikowanie. Na przykład 5 kroków wstecz, który opowiada o harcerzu, który dostaje buty, dzięki którym może się cofać w czasie i wraca do swoich czasów, kiedy je zdejmie. I wszystkie czasy są złe, tak naprawdę, co też jest bardzo ciekawe. Ale mamy też bardzo fajne science fiction, jak Wahanare, Mieczysław Derbiń scenariusz, Jerzy Wróblewski rysunki, więc też no, klasyk. No, no tutaj nazwiska muszą być naprawdę wybitne. To, co mi się rzuciło, to w czym się utwierdziłem po lekturze tego, to fakt, że największym klasykiem był i będzie dla mnie chyba Janusz Hrista. Jest tutaj jego, już powiem, 4 jego prace są i każda się różni. I każda jest super. I mamy tutaj i powiedzmy jakieś średniowiecze, jakieś fantasy, science fiction. Mamy bardzo fajny cykl do scenariusza Zakasza, rysunki Edward Ludczyn o detektywie, gdzie poznajemy różnego rodzaju. Znaczy, pamiętasz w Kaczorze Donaldzie te Myszka Miki na tropie, czy jak coś to nazywało? No. No to te klimaty po prostu, że mamy tutaj detektywa, który opowiada się mu jakąś historię i on na końcu mówi, aha, to tak nie jest, musimy panią aresztować, bo się wygadała, ale to wszystko miałeś zawarte w tym. Inspektor Tops, on się nazywa. Znaczy, wszystko było zawarte w historii. Czy to jest coś takiego w stylu tych ostatnich stron w magazynie Detektyw? Nie wiem, czy kojarzysz, tam takie mini komiksy były, gdzie na końcu trzeba było zgadnąć, kto zabił, bo coś gdzieś było. Kojarzę tak, tylko że... nie można tego porównywać, tak? Nie, można. Tylko to mi się bardziej podoba. Aha, no,
Nie dziwiłbym się nawet, jakby się okazało, że twórcy kiedyś tam też pracowali. Ale to do dowiedzenia się w takim razie jest. Świetna rzecz. Jeśli chcecie poczuć trochę ten klimat dawniejszych lat, nie wszystkie historie mi się podobały, nie ukrywam. Te Christy zdominowały całą resztę, to myślę, że warto jest się zapoznać, bo jest to no, też ważna część, która tworzyła polski rynek komiksowy. No i fajnie oby. I fajnie. No i oby tych relaksów było. Chyba będą jeszcze kolejne tomy. Tak. No na pewno. Natomiast ja chciałbym wrócić znowu do superbohaterów i znowu w takim nietypowym wydaniu. Mianowicie na początek chciałbym w ogóle pochwalić wydawnictwo Mucha Comics znowu, które przyjechało do Łodzi z 5 komiksami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 5 komiksów mieli i każdy z nich, nawet ten Marka Millara, jest po prostu fajną lekturą i zarówno kolejny tom Chu mi się podobał, zarówno Kingsman było spoko, Miracle Manie, Złotej Erze i Iron Fistie to w ogóle chciałbym jeszcze kiedyś powiedzieć w podcaście, więc tutaj, ale bardzo, bardzo fajne. Natomiast dzisiaj mam w rękach Uncanny X-Force z tą paskudną różową okładką, która mi się mega nie podoba, ale cała reszta komiksu jest po prostu bardzo fajna. I to, co mi się podoba w tym komiksie, tak z rzeczy powiedzmy pozakomiksowych, to jest to, że problem z mutantami Marvela jest taki, iż nawet gdy zaczynamy jakąś nową serię publikować, to i tak ten pierdyliard wątków, który się ciągnie za każdą postacią, prędzej czy później wychodzi. I dlatego bardzo mi się podoba to, że w Uncanny X-Force od Muchy mamy chyba z 5 stron, 2, 4, tak, 5 stron wstępu do tegoż komiksu, który wyjaśnia mniej więcej, co doprowadziło do powstania grupy. Opowiada o M-Day, o którym można było przeczytać w Rodzie M, zarówno od Muchy, jak i z wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Jest też słowo wstępu o każdej z postaci, która się pojawia w tym komiksie. Dlatego fajne jest to, że wchodząc w tą historię dostaniemy także to backstory, które jest wymagane do tego, żeby nie zagubić się w trakcie lektury. No i ja to bardzo, bardzo popieram, bo jest to taki fajny trend. Tam na przykład w komiksach z Odrodzenia też jest od Egmontu, też są takie jednostronicowe wstępy w każdym tomie. Oczywiście możemy lecieć w jakieś skrajności w tomie o Supermanie. W formie wstępu opisać historię Krypto, który się w tym komiksie pojawia na 3 stronach, bo tak, ale generalnie większość tych wstępów jest napisana całkiem fajnie i Uncanny X-Force również jest to wymagane, co później się okazuje, że ten wstęp jest niezbędny, więc jeśli kupicie ten komiks, to nie pomijajcie wstępu, ja nieraz wstęp pomijam, bo się okazuje, że on spoileruje rzeczy, no ale tutaj w przypadku Uncanny X-Force jest moim zdaniem niezbędny. Natomiast, druga rzecz, Mucha postawiła na podwójne wydania, 2 tomy w jednym tomie. No i w przypadku przynajmniej pierwszego tomu te 2 tomy w jednym tomie tak troszeczkę śmiesznie wyglądają, ponieważ tutaj jest tak naprawdę 8 zeszytów oryginalnego wydania, więc niektóre amerykańskie komiksy, które nie są 2 tomami w jednym tomie, potrafią być grubsze. Więc jeśli spodziewacie się jakiegoś wielkiego grubasa, to Uncanny X-Force tom pierwszy takowy nie jest. Natomiast co jest już w samej historii? Mamy tutaj 2 opowieści. Pierwsza z nich to jest tytułowy Sposób na Apokalipsa, gdzie tytułowa grupa mutantów po prostu odkrywa, że kolejne wcielenie Ensa Bachnura przyszło na świat i będzie bardzo groźne, więc tym razem wypadałoby wyeliminować zagrożenie, gdy już się pojawiło, a nie gdy już będzie w pełni sił, tak jak to bywało przez kilka starć z Apokalipsem na łamach komiksów Marvela. No i okazuje się, że jest to dzieciak. No i tutaj się pojawia dość duży problem, którego rozwiązania nie będę wam może przedstawiał, aczkolwiek tutaj warto wspomnieć, że wreszcie doczekaliśmy się w Polsce komiksu z Deadpoolem, który da się czytać. To jest dla mnie Deadpool w tym komiksie jest dla mnie jedną z głównych gwiazd i to nie zawaham się powiedzieć gwiazd, ponieważ Rick Remender, scenarzysta,
on strasznie dobrze rozumie tą postać i pokazał to na łamach tego komiksu. I mamy tutaj z jednej strony takiego właśnie gadatliwego, pyskatego najemnika, który rzuca durnowatymi, nieśmiesznymi żartami. Ale z drugiej strony mamy właśnie to, czego mi tak brakuje po Marvel Now czy po Deadpool Classics, że jest pokazany tragizm też tej postaci i to w taki sposób, że tam w pewnym momencie naprawdę bardzo mocno Wade'owi współczujemy tych wydarzeń, które się za nim ciągną. Jest też z jego udziałem jedna scena, która no opatrzczony był, ale tutaj też nie będę wspominał dokładnie, co to było. W każdym razie Uncanny X-Force potrafi w kilku miejscach zaszokować i to tak pozytywnie. Oczywiście w pewnych granicach to wciąż jest komiks Marvela, więc tutaj jest to dość odważna rzecz jak na główne uniwersum Marvela, ale wciąż nie jest to jakieś przekroczenie granicy nie wiadomo jak bardzo. Druga historia skupia się na postaci Deadlocka, która jest obecnie taka dość zapomniana. On kiedyś tam w latach 80. miał swoje parę minut. Obecnie jest tak bardzo mało popularną postacią, że praktycznie co się pojawia Deadlock w komiksach, to jest to ktoś inny i on już chyba miał 10 hostów. Więc tutaj się pojawia któryś tam kolejny z nich, ale też bardzo, bardzo fajna historia. Ona się wiąże dość mocno z tą pierwszą. Dla mnie bardzo fajna lektura, ale przede wszystkim tutaj chciałbym pochwalić Jerome Opeña, rysownika, który no jest jednym z moich faworytów. Od kiedy pierwszy raz zobaczyłem jego rysunki w komiksie i to był jedna z serii z udziałem Punishera, notabene też do scenariusza Ricka Remendera, no po prostu staram się śledzić każdy projekt, przy którym Opeña się udziela. Dlatego też no, znam jego dzieła dość dobrze i Uncanny X-Force rysunkowo jest jedną z taką fajniejszych rzeczy. Tutaj już właśnie Opeña się dość mocno rozwinął w stosunku do tych początkowych swoich dzieł. No więc o ile scenariusz jest fajny, to rysunkowo tutaj po prostu komiks momentami miarzy. No może za wyjątkiem tej okładki, która tak do końca mi się nie podoba, aczkolwiek okładka jest autorstwa Esada Ribicka. Kolejna fajna, ciekawa, interesująca rzecz w ofercie Mucha Comics. Kolejna fajna rzecz z Marvela, która się ukazuje na naszym rynku, bo właśnie to jest fajne to, że zarówno ten Marvel Classics segment to tam już coraz mocniej potrafi pozytywnie zaskoczyć, no ale Mucha konsekwentnie wyciąga z oferty Marvela fajne rzeczy, których Egmont z jakiegoś powodu nie chciał. I Uncanny X-Force jest kolejną taką rzeczą, którą spokojnie mógłbym wam polecić. Pierwszy tom, bardzo fajny. Natomiast dużo lepszym wyborem jest Seven to Eternity z Image Comics, gdzie Remender i Opeña już w ogóle szaleją. Ale tego żadne jeszcze zaskoczenie, ale że nie poleciłeś coś z Image. Ale tego w Polsce jeszcze nie ma, może się kiedyś doczekamy. Natomiast Uncanny X-Force jest w fajnej cenie, w fajnym wydaniu. To jest to takie powiększa, ta taka powiększona mucha na wypasie. I ma panoramkę z boku? No kurczę, jest panoramka z boku. Kurczę, muszę to wyrzucić, w takim razie nie zbieram rzeczy z panoramami. Zaklej taśmą. Dokładnie, jakąś tam czarną taśmą. W każdym razie panoramka jest, ale panoramka nie jest najważniejsza. Ważne jest to, że komiks jest całkiem fajny. Godnie wygląda na półce. Tak, fajnie wydany, nie jest jakoś szczególnie drogi w stosunku do jakości publikacji. Cena okładkowa to 80 zł bez złotówki, więc fajna rzecz, jak najbardziej warto brać. A skoro wspomniałeś już o panoramce, no to co? No to porozmawiajmy sobie o problemach pierwszego świata. Bo problemy pierwszego świata zawsze są fajne. Mianowicie sobie wypisaliśmy taki temat, czyli z czym mierzą się kolekcjonerzy komiksów? O co są dramy? I tutaj chciałbym właśnie tak powiedzieć, że od razu nie będzie o panoramkach, że to, że komuś się przesunęła o centymetr panoramka, prawda, na kolejnym tomie WKKM, to jest raczej objaw choroby psychicznej, aniżeli problemów, ale powiedzmy właśnie o takich problemach, które z jednej strony kłują w oczy i przeszkadzają, ale z drugiej strony wydają się dość błahe. Jak masz jeden komiks, który jest głębszy od pozostałych i wystaje na półce i musisz wszystkie komiksy wyrównać do niego do przodu. Okej. Incognegro. To,
Incognegro. Nie, myślałem, że chodzi ci o bardziej takie rzeczy jak na przykład trzeci tom Lowlessa z Muchy. Który jest niższy. Lowlessa, nie, on jest wyższy i szerszy o te 2 mm i to... tak, ale no właśnie zdarzają się takie sytuacje, gdzie nagle coś ma taki tak nietypowy format, że strasznie to dziwnie wygląda na półce. I co z tym zrobić? I najgorsze, jakby wiesz, jakby było więcej takich komiksów, to tego nie widać. Ale jest jeden. Ale jest jeden. Tak, i tutaj padł przykład Incognegro. Incognegro to jest rzecz, którą wydało swego czasu Vertigo, w Polsce oczywiście wydawnictwo Egmont. Swoją drogą fajny komiks. Bardzo. Teraz druga część będzie, nie? Tak, już druga część się ukaże w ramach wydawnictwa IDW, z tego co pamiętam. Natomiast no, z tym komiksem był problem taki, że na wysokość on pasował do typowego amerykańskiego komiksu, natomiast był tak o dobre 3-4 cm szerszy. Dokładnie. I dramat, prawda? Bo ładnie wszystko na półeczce leży. I nagle wystaje jak zakładka. I nagle Incognegro. Tak, tak, ale to jest fakt. To są rzeczy, które mnie też jakoś tak może nie irytują, ale potrafią przeszkadzać. Znaczy, no nic się nie stanie, po prostu wysunę te komiksy i już nie ma problemu. No wiesz, ty wysuwasz. Ja na przykład nie wysunąłem i ja do dzisiaj Incognegro mam po prostu na innej półce, żeby mnie to tak, wiesz. A ja mam wysunięte. Gdzieś to mam wrzucone chyba między rzeczami z Europy, które są po prostu szersze i tamto Incognegro się tak nie wyróżnia. Chyba tylko tym, że jest niższe. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy, które mi bardzo mocno przeszkadzają, chociaż są po prostu błahe, to są grzbiety. Nie mówię tu o panoramach. Tylko strasznie mnie irytuje to, gdy zbierasz jakąś serię i jeden tom ma inny grzbiet. Bo ktoś dał ciała od strony edytorskiej i tutaj chciałbym... Chodzi ci jak na przykład napis jest przesunięty w dół? Chodzi mi na przykład o to, jak jest z jakiegoś powodu inna czcionka. Albo jak jest, nie wiem, pogrubiony na jednym tomie tekst, albo Gotham Central, gdzie po prostu te żółto-czarne paski są przesunięte względem siebie. Wszystkie trzy tomy są takie same, a jeden ten środkowy, tam trzeci zdaje się, ma poprzesuwane paski i to tak dość słabo wygląda. Wiesz, co jest jeszcze słabe? Chciałem powiedzieć po prostu, że w przypadku grzbietów do dziś moim takim największym, największą solą w oku jest siódmy tom Żywych Trupów od Taurusa, który jest jedynym tomem Żywych Trupów od Taurusa, który nie ma pogrubienia na grzbiecie. W sensie takim, że wszędzie te napisy są pogrubione, natomiast na siódmym tomie są takie cieniutkie, małe literki, które w ogóle nie pasują. Natomiast z rzeczy amerykańskich to mam nadzieję, że wydawnictwo Nonstop Comics tego nie powtórzy. Przy okazji pierwszego tomu Rat Queens tego nie powtórzyli, ale wydania amerykańskie Rat Queens to jest jakaś tragedia, ponieważ mamy tam taki napis jak Rat Queens Volume 1, vol.rzymska 1, na drugim tomie mamy napisane Rat Queens 2, bez volume i już z normalną hebrajską dwójką, natomiast w trójce wracamy do tego, co było w tomie pierwszym. I jeszcze dodatkowo w tomie pierwszym i trzecim są podtytuły na grzbiecie, w tomie drugim nie ma, bo podtytuł jest za długi, więc uznano, że go nie damy. A żeby było jeszcze tak troszeczkę śmieszniej, to oprócz tego, że na napisie bocznym jest napisane Rat Queens volume 1, to jeszcze na dole masz wielką jedynkę. I to jest takie... Dlaczego? Wspaniale. Ja tylko do brzegów jeszcze nawiążę. Nie znoszę, jak kładziesz sobie komiksy i wszystkie mają napisane w tą samą stronę, czyli jesteś w stanie przeczytać tytuł na boku, jak leży na plecach. Jak masz jeden komiks, który jest w drugą stronę. W sensie musiałbyś go położyć na okładce, żeby go odczytać. No ale to muszę ci powiedzieć, to jest problem nie tylko komiksowy, co mnóstwo, nawet jest taki fanpage na Facebooku, nie pamiętam, przepraszam, jak on się nazywa, ale on po prostu pokazuje źle wydane książki, w sensie właśnie takim, w takim sensie, o którym my teraz mówimy, gdzie na przykład, wiesz, jest jakiś cykl, gdzie, nie wiem, 5 tomów ma napis z góry do dołu, w 6 tomie napis leci z dołu do góry i to jest ten sam cykl. Dokładnie. Więc no, wydania DVD, filmów. Jak spojrzysz obok siebie, to możesz zobaczyć. Tak. Dlatego widzę, że u ciebie większość filmów po prostu leży, a nie stoi. Bo to chyba wygodniej.
o formacie właśnie teraz też chciałem powiedzieć, ale to już troszeczkę zostało wspomniane, gdy z jakiegoś powodu któryś tom nie pasuje formatem do pozostałych, bo został przycięty źle przez, nie wiem, inną drukarkę. Nie drukarkę, tylko drukarnię. I właśnie tutaj ten przykład trzeciego tomu Lovelessa od Muchy, który był wyższy, szerszy i w ogóle taki troszeczkę fe. Ale z problemów... Nie lubię na przykład, jeśli chodzi o format, jeśli komiks jest za gruby, a za mały. Jak ten Integral Bone'a. Jak nie możesz go do końca otworzyć, bo się tego po prostu nie da fizycznie zrobić. Mhm. On ma 1000 stron, a jest wielkości... takie mangi. No i właśnie to jest kolejna rzecz, o której też chciałem powiedzieć. Mianowicie bardzo nie lubię, gdy żeby zbić trochę sceny, robi się jakieś wydanie w stylu... nie wiem, czy widziałeś, jak ten komiks wygląda. Wydanie zbiorcze Stray Bullets. Nie. Wydanie zbiorcze Stray Bullets ma 43 zeszyty w sobie zawarte. Tam jest chyba 1400 stron. I to jest miękka, klejona okładka. I to jest komiks, którego nie da się otworzyć bez pewności tego, że on ci się rozpadnie na dwie części, więc go po prostu czytasz na lekkim uchyleniu. Tak samo też bardzo nie lubię, kiedy jest komiks, który ma 80 stron i twardą okładkę. Grubą, twardą okładkę i tutaj... Jeszcze slipcase. Tak, nie, slipcase o to. Nie, tutaj akurat podam przykład... kolejnego komiksu od Muchy i to był Wolverine Logan. Logan miał, tak. Tak, który miał 80 stron i miał okładkę grubszą od zawartości tak naprawdę. No. I wyglądał to... jak Oreo, jak go trzymały z boku. Dokładnie. I to jest taka rzecz, która też... No ale tutaj trudno się jakoś mocniej doczepiać do wydawnictwa Mucha Comics, które już jakiś czas temu po prostu powiedziało, że nie będzie publikować rzeczy na miękko i koniec, nie? Ale z drugiej strony mogli po prostu do tego wydania, nie wiem, dorzucić 1 z miliona one-shotów z Wolverine'em i byłoby 100 stron więcej, już jakoś tak mniej oreowo by to wyglądało, prawda? Mm. To co mnie, ale tutaj już przejdę do rzeczy amerykańskich, to co mnie strasznie irytuje, to jest przerwanie publikacji jakiejś rzeczy. Nie mówię tutaj o skasowaniu serii, tylko na przykład o, że tutaj DC się kłania. DC, które wznawia bardzo mocno swoje starsze rzeczy w takich właśnie budżetowych wydaniach typu 2 tomy w jednym tomie, tego typu rzeczy. No tylko, że problem jest taki, że o ile zaczynają, to nie kończą bardzo często. I myślę, że tutaj fani, nie było ich zbyt wielu, co prawda, ale takiej serii jak Rebels. No, to była wspaniała seria. To była wspaniała tam seria. Tam był Starro Zdobywca. Dokładnie, tak. To była wspaniała seria, której ostatnie numery się nigdy nie ukazały zbiorczo. Inne przykłady to jest na przykład... Wielka Dziesiątka. Wielka Dziesiątka też chyba nigdy nie wyszła. Która miała mieć 10 zeszytów, co było... Trochę oczywiste, bo każdy miał być o innym członku drużyny. Natomiast ostatecznie chyba w 7 to wepchnęli? Chyba tak. Żenujące. Po prostu. Natomiast to, co właśnie też tak mi się przynajmniej ostatnio trafiło kilkukrotnie, no to jest ta taka klasyka. Znaczy, przez klasykę rozumiem rzeczy z lat 90. głównie. Gdzie DC bardzo mocno wznawia, na przykład wznawia Nightwinga, wznawia Robina, wznawia jakieś tam bardziej klasyczne rzeczy. Legends of the Dark Knight wznawiali swego czasu i to się ukazuje w całości. No ale raz na jakiś czas sięgną po jakąś, tak od razu już wiesz, co wiem, powiem. Wiem, o czym będziesz mówił. No? Wznawiają jakąś taką bardziej hardkorową rzecz i wydają, nie wiem, 1 tom, 2 tomy, 3 tomy, po czym urywają. I ty pewnie pomyślisz, że powiem o Azraelu. A nie, myślałem, że będziesz o tym Green Arrowie. Nie Green Arrow. Coś tam, no dobra, nieważne. Nie, bo swego czasu się bardzo jarałem tym wznowieniem Azraela, którego ukazał się 1 tom i w sumie tyle, ale nie mam z tym problemu, bo ukazała się tak naprawdę, ukazały się dwie historie, które są w miarę zamknięte, więc spoko. Ale już na przykład takie Birds of Prey, którego wyszły bodajże 4 tomy, z planowanych, nie wiem, 10 i urwano publikację, to już myślę jest taka słaba rzecz. Justice League International swego czasu ostatniego tomu nie wydali zbiorczo. No i tych tytułów można dość sporo namnożyć. No i to jest dla mnie też właśnie takie słabe, gdy
jest urwanie publikacji w połowie. Z powodu tego, że jednak no, troszeczkę się przeliczono, jest mniej tych osób chętnych niż chciano. Dlatego lubię, ale to wiadomo, no, wydawnictwa nie są organizacjami charytatywnymi. Oni muszą zarabiać, zwłaszcza w Stanach, więc nie będą dokładać do interesu, ale bardzo mi się podobają takie sytuacje, w których po prostu nawet pomimo tego, że wiadomo, że się na tym nie zarobi, ten komplet danej kolekcji zostanie wydany. No niestety nie zawsze się to zdarza i w przypadku DC jest to dość częste. Tak samo było z Sandman Mystery Theater w tym... Znowu DC. Tak, znowu DC. On miał chyba 68 numerów czy coś takie ogólnie i wydano dwa tomy do 24 numeru. No, szkoda. Szkoda. A to bardzo fajna rzecz jest, prawda? No, wspaniała. Matt Wagner w formie jak najbardziej. Natomiast rzecz, która zaczęła mi przeszkadzać bardzo mocno ostatnimi czasy, nawet przed nagraniem ci powiedziałem o tym, to są duble Polish English. No, na to to wiesz, można narzekać, ale w sumie trzeba się z tego cieszyć. Tak, nie? Tak. Ja się mega cieszę z powodu tego, że tyle fajnych rzeczy teraz w języku polskim wydają różne wydawnictwa. Natomiast to, co mnie cieszy mniej, to jest to, że połowę z tych rzeczy mam już w oryginale. No i teraz od stycznia podjąłem męską decyzję, że przestaję kupować duble. No i w ten oto sposób takie szybka wyliczanka. Lazarus, Descender, The Wicked and the Divine, Southern Bastard, czyli Bękarty z Południa, The God Damned, to jest tylko Mucha Comics, Saga, Paper Girls, Low, Głębia. No to jest 8 tytułów, które mi odpadło. Praktycznie o tak, od razu. No z jednej strony cieszy to, że będę mieć więcej na inne rzeczy do sprowadzenia ze Stanów, ale z drugiej strony przy obecnych wydarzeniach na naszym rynku, kto mi da gwarancję tego, że kupiłem sobie Royal City Jeffa Lemira, Simidżu, i kto mi da gwarancję, że to za rok nie wyjdzie od Muchy, od Taurusa czy od Egmontu. No i no, nikt. I się chyba wścieknę po prostu, jak się okaże, że wścieknę i nie wścieknę zarazem, bo będę sobie kupował jakieś inne, bardziej powiedzmy niszowe rzeczy z Imidżu. No i się okaże, że Nonstop Comics odpaliło znakomite tam wyniki sprzedaży, że Mucha Comics znakomite wyniki sprzedaży i będą wchodzić w nowe serie i znowu się okaże, że to jest połowa tego, co sobie zbieram. No i obecnie, no tak jak mówię, od stycznia rezygnuję z tych dubli, ale każdy miesiąc będzie dla mnie obawą o to, czy znowu sobie potencjalnie nie wchodzę w rzecz, która wkrótce ukaże się po polsku, bo jednak jestem osobą, która woli czytać po polsku niż w oryginale, chociaż tych oryginałów też mam całkiem dużo. No więc tutaj to też jest taka zagwozdka dla mnie, ale no, z drugiej strony jest to bardzo fajne, bo prawdę powiedziawszy, jakby mi, nie wiem, 2-3 lata temu ktoś powiedział, że The Wicked and the Divine będzie wydane w Polsce, że takie Low czy Revival, Odrodzenie, w Polsce Odrodzenie, Low to będzie Głębia. No, gdyby mi ktoś powiedział, że pojawi się wydawnictwo, które to wyda, to bym się puknął w czoło, powiedział, no gdzie? Przecież tylko Żywe Trupy, tylko Saga, tylko Spawn, ewentualnie nic więcej się nie sprzeda, a tutaj proszę. No oferta jest duża, coraz większa i no staram się odchodzić od tych oryginałów, ale i tak zdarzają się duble ku mojemu smutkowi. Dla mnie to jest problem. Dlatego z DC już od dłuższego czasu zdecydowałem się nie kupować absolutnie nic z tego głównego uniwersum, dlatego mam pieniążki na Young Animal. Ale Young Animal też pokazuje jakby swój poziom, który utrzymuje. To też jest bardzo fajne. Jeśli chodzi o rzeczy kolekcjonerskie, to często jest akurat kwestia tylko i wyłącznie zwykłej pomyłki, ale irytującej, jak teraz już zeszyty, więc ciężkie kolekcjonerstwo. Jak sobie kupujesz zeszyty i wszystko sobie zamawiasz w wariantach i ci przychodzi okładka podstawowa. I sobie myślisz, co to jest? Tak, to się zdarza. No. Tak, albo jak zamawiasz blanka i przychodzi brudny. No, to już nie jest kwestia pomyłki, to jest już kwestia chamstwa wręcz może. Może tak. Znaczy, wydaje mi się, że standardem sklepowym, nieważne o jakim sklepie teraz tutaj mówimy, powinno być to, że przed zapakowaniem komiksów
kopertę do sprawdzić, czy on nie jest potargany, czy nie wygląda, jakby ktoś nim wytarł podłogę wcześniej. I no, ten blank, który swego czasu ci doszedł, to no, naprawdę dziwię się, że go nie reklamowałeś. A już w dupie, tak naprawdę. Foch. Foch, dokładnie. To jest jedna rzecz. I pamiętasz, jak zbierałem w zeszytach Superman Secret Origin? Mm-hmm, on tak. Miał, powiedzmy, zeszytową panoramę. Mm-hmm. 6 numerów połączonych obok siebie dawało jeden długi obrazek. I miałem 4 numer z innym wariantem. Pam, pam, pam. Ale tam sklep stanął na wysokości zadania i ściągnął mi to, co chciałem. To mnie bardzo cieszyło. Natomiast uwielbiam historię o Superboyu. Przypomnij historię o Superboyu. Ty ją mniej uwielbiasz. Ja ją zdecydowanie mniej uwielbiam. Jeff Lemire pisał kiedyś Superboya i to była bardzo, bardzo fajna seria. Mm-hmm. To chyba było przed nowym 52, tak, nie? Tak, sama tak. Końcówka. Chyba zresztą nowe 52 zakończyło tą serię. Dokładnie tak. I rysował Francis Manapul przynajmniej te początkowe numery. I okładki były przepiękne. I zresztą z Kolasem, naszym wspólnym znajomym, się jaraliśmy tymi okładkami jak diabli. Zamawiałem to w zeszytach i mega się jarałem, bo przepiękne były. I zawsze jak patrzyłem na zapowiedzi, co będzie, jarałem się każdą kolejną okładką, zamawiałem. I raz przychodzi, myślę sobie, co to jest? W ogóle co to jest za gówno? Okazało się, że okładka, która była w oficjalnych solistikach, nie była not the final cover. Mhm. I dali takie gówno. Chyba przez 3 czy 4 numery ciągnęły się tak gówniane okładki. Rany boskie, tam Superboy miał stopę zamiast ręki, zamiast dłoni w sensie. I Jezu, przecież pamiętasz, jak to gówno tak, wyglądało. Tak, pamiętam i właśnie to chciałem powiedzieć. To było tak turbo paskudne. Właśnie chciałem powiedzieć, że tą turbo paskudną okładkę udostępnimy na Facebooku, żebyście mogli zrozumieć. Damy porównanie. Damy starą okładkę, znaczy damy okładkę ładną zapowiedzi. Okładkę i damy okładkę, które później wychodziły. Bo tak. Rany, jaki to był dramat. Tak, i właśnie to też jest taka rzecz, która troszeczkę mi przeszkadza, kiedy są zapowiedzi i widzę not the final cover, to ja z reguły wiem, że ten final cover to nie będzie to, co widać na tym obrazku i z reguły się człowiek nie myli. I wiesz, co jeszcze jest mega chamskie w zapowiedziach? Jak sobie czekasz na jakieś wydarzenie w komiksach, naprawdę czekasz jeszcze i później sobie sprawdzasz, o, zobaczymy, co jest w zapowiedziach. I w zapowiedziach masz napisane, które są na 3 miesiące do przodu, nie? Mhm. Jeszcze komiks, który zaczyna całe wydarzenie, nie wyszedł, a ty czytasz zapowiedź, w którym jest po tym, jak ktoś, jak imię, nazwisko zginął w poprzednim numerze, sobie myślisz, nie. Dokładnie. To nie jest Jean Grey, żeby mnie to nie zdziwiło, tylko wiesz, tutaj, o, śmierć kogoś tam, fuck. Tak jak było, wiesz, z Fantastyczną Czwórką, co tam Johnny Storm ginął, nikt nie wiedział, kto ginął, ale w solistikach oczywiście wyszło, że ten... Po śmierci Johnny'ego Storma i wiesz, jest okładka bez Johnny'ego Storma i jest... Ha, no ciekawe. Dzięki. Kto zginął. To też jest dramat. Bardzo mi się to nie podoba. Dlatego staram się nie czytać zapowiedzi jakoś szczególnie uważnie, lecę z reguły po okładkach, chociaż okładki też potrafią być cholernie spoilerowe. No znaczy, jak właśnie masz okładkę Fantastycznej Czwórki tak, bez Johnny'ego Storma. Dokładnie tak. Co jest, tutaj tak nawiązując do tejże okładki, ten numer wcześniejszy, który był specjalnie zafoliowany, żeby przypadkiem tam nie wyciekły spoilery i w ogóle, nie? I była taka okładka z tą trójką, zdaje się, wtedy, nie? No i to był... A najgorsze jest to, że w części jest wariant, który jest mega dużo warty. Mhm. No i chodzi o to, że wiesz, tutaj tak foliują, starają się utrzymać tą tajemnicę, a tak wiesz, w ogóle 2 miesiące wcześniej wystrzelajmy spoilery w kosmos i no. Jesteśmy Marvelem i tak to kupicie. To jest bardzo słabe i... Jeszcze z takich kolekcjonerskich rzeczy, jak człowiek chciał trochę zaoszczędzić. Pamiętasz te folie do komiksów takie z sklejącym się paskiem? Które, tak, tak. Ile razy ja sobie złapałem okładkę o to? Tak, tak. Nigdy więcej. Rozerwałem sobie tak pierwszy numer Deathstroke'a w zeszycie. Ten Wolfmana oryginalny. Z jakiejś tam reedycji, więc wiesz, za dolara. Ale i tak ból. Mhm. No nie, to po prostu teraz już tylko te grube folie. Znaczy ja to trochę rozumiem, ale też trochę nie rozumiem, bo wiesz, jak ja trzymam zeszyty.
Tak, no na kupie. Ja trzymam zeszyty bez żadnego szacunku i pamiętam kiedyś na DC Maniaku, jak wrzucaliśmy, każda osoba wrzucała zdjęcia swojej kolekcji, wiesz, wszyscy tam, wiesz, zeszyciki ładnie, wiesz, folika, kartonik i stoją tam w wydzielonych miejscach. I wrzucam, ja mam wrzucone w karton. No i wrzucam zdjęcie ja, gdzie leżą po prostu te stosy zeszytów, te niezabezpieczone niczym, byle jak pognieciony. No, z zeszytami mam podejście takie, że no kurczę, przeczytać, rzucić na półkę, zapomnieć i ewentualnie jak jest fajne, to kupić wydanie zbiorcze. Ale gdy są właśnie jakieś problemy z wydaniami zbiorczymi, to jest tragedia dla mnie. Natomiast jeśli chodzi o folię z klejącym się paskiem, to doskonale rozumiem, ponieważ swego czasu to były, to chyba dalej są najtańsze folie, jakie można w ogóle dostać, więc czemu nie jest to? No bo to cię, wiesz, przerażało, jak patrzysz na tą paczkę folii, prawdziwych, dobrych folii i one kosztują, wiesz, 100 zł? Myślisz, co? Jak to? A tutaj masz 100 folijek za 10 zł plus wysyłka, nie? To nie jest zeszyt wilka, który możesz wsadzić, wiesz, w okładkę A4 na zeszyt i jest spoko. Tak zresztą mam zabezpieczone te starsze wydania, ale to już, jeśli chodzi o inne rzeczy, które mnie denerwują, ale to jest tylko i wyłącznie kwestia wydawców, to jest niszczenie pięknych okładek napisami. Ach. Bo pomijam to, że nie znoszę, jak jest kod kreskowy z przodu. Z przodu. Zresztą tutaj za mną jest ta moja ściana, gdzie mam podpisane zeszyty. I raz, dwa, trzy, no semiku nie liczę. Mam trzy, które nie mają, a nie, fuck, BPRD ma kod, tylko z boku ukryty, tak. Nie zauważyłem go. To tylko Harokanty. No i czu. I czu. Ale tutaj kwestia wyjaśniająca, na ścianie Andrzeja są same rzeczy z DC praktycznie i trzy rzeczy spoza DC. Ty, faktycznie. I zobacz, Vertigo sobie. To też jest DC? Tak, no DC Vertigo. No i właśnie o to mi chodzi, że zobacz sobie. Na wszystkich DC kody są z przodu, na Harrow Country z Dark Horse'a nie ma, na Chu z Imidżu nie ma, a na BPRD jest taki mały. Tak, jeszcze mały, wkomponowany w biel. Tak, więc... Mały i aż tak nie denerwujący. Więc no, wina korpo. I najgorzej, jak oni się decydują promować jakieś gówno i ci walają na górę okładki, jakiś paski, wielki napis, że tam Batman v Superman wkrótce w kinach. No w dupie. Dlatego kupiłem Midnightera. Dokładnie. To, znaczy wiesz, to jest tak, o Jezu. Znaczy, i tak to schowam do pudła i nikt nie będzie tego widział, nie wiem co mi to przeszkadza. Ale są przepiękne przecież okładki komiksów. Kojarzysz tą, tego pani Szara, co sobie w końcu kupiłem, ten wariant. Tak. Przepiękny jest. I tutaj też, a czy chodzi ci właśnie o takie rzeczy typu właśnie ten takie nadruki tam w stylu Odrodzenie, tak. Albo Batman v Superman? Za Arrowa też był paskudny. Tak, a chodzi ci może też o coś takiego, jak masz obrazek i wiesz, wielki napis, nie, że tam w tym numerze jeden z Avengerów ginie na pół okładki, przykrywając ten rysunek, nie? To chyba zależy od klimatu, jak jest zrobiona okładka, bo jeśli byłaby zrobiona, wiesz, w takim stylu EC Comics i tak dalej, że masz wielki napis, który jest częścią tej okładki, a nie jest, wiesz, tak sztucznie nałożony, to spoko. Natomiast tak, przeszkadza mi to w większości. Okej. No to co? No to myślę, że już ten wątek też już zakończymy, ponarzekaliśmy sobie i jest od razu czystsza atmosfera. Dokładnie. Jeżeli wy też macie coś takiego, co by wam przeszkadzało w waszym kolekcjonerstwie, to jak najbardziej dawajcie znać w komentarzach. Ogólnie piszcie komentarze, staramy się czytać na bieżąco i na nie odpowiadać. My wracamy za 2 tygodnie. Co tam za 2 tygodnie? Jakiś spoilerek może rzucimy na za 2 tygodnie? O to, że powiemy znając życie. Kurde. Tego się nie spodziewaliście. No więc co? No więc słyszymy się za 2 tygodnie. Dzięki, że byliście. Do usłyszenia. Cześć.